kolejnym odcinku naszego cyklu 20 minut ze złotem, srebrem, platyną, historią i ciekawostkami. I pragmatycznymi wskazówkami. Ja nazywam się Łukasz Chojnacki. Ja nazywam się Piotr Kwiecień. No i cóż, dziś odcinek praktyczny, jako pewnego rodzaju przerywnik w naszej dotychczasowej opowieści historycznej. Chcemy skoncentrować się na temacie zakupu i sprzedaży. Temat bardzo praktyczny, temat, który bardzo często pojawia się, no właściwie w moich obserwacjach, chyba w pierwszej trójce pytań dotyczących w ogóle wejścia w świat fizycznych metali szlachetnych w postaci sztab czy monet. No właśnie. No my jesteśmy za pan brat z tym wszystkim, natomiast wiele osób, zwłaszcza teraz, kiedy rynek kruszców w Polsce się rozwija, no rozpoczyna swoją przygodę z podstawowymi pytaniami. To jest akurat całkiem normalne. Wiele osób mówi, no zadam głupie pytanie. Nie ma głupich pytań w naszej branży. No, jedni się znają na samochodach, inni znają się na złocie. Każdy się na czymś zna, więc kiedy ktoś zaczyna z czymś jakąś przygodę, no to musi zadawać pewne podstawowe, fundamentalne pytania. My nigdy ich tutaj na nich się nie skupiliśmy, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj jest właśnie taki dobry czas, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, jak kupować i jak sprzedawać, bo choć na pozór to się wydaje łatwe, to jednak wiele osób nie wie, jak ten orzech zacząć gryźć. Dlatego dzisiaj zaczynamy mówić o tym, jak kupować i jak sprzedawać, a jest o czym mówić, ponieważ są i niuanse, i zagwozdki, i wątpliwości, i też trzeba uważać na pewne rzeczy. Tak więc zaczynamy. No, nie wspomniałeś jeszcze o pewnej grupie, której wydaje się, że się zna na czymś, a która no, wydaje mnie się z kolei, że w ostatnim czasie szczególnie liczną się stała, no ale to zupełnie inny temat. Tak, no jak kupować, od czego zacząć? No jak to zwykle w dzisiejszych czasach zaczynamy od internetu. Tak naprawdę chcąc się czegoś dowiedzieć, przynajmniej z moich obserwacji i spotkań z klientami, wynika, że pierwszym miejscem, gdzie szukają informacji, jest oczywiście internet. Jest to wyszukiwarka Google, jest to bardzo często YouTube i ku mojemu zaskoczeniu coraz częściej słyszę, że jest to YouTube właśnie. No może jeszcze nie częściej niż Google, ale chyba miejsce drugie jest tutaj jak najbardziej zasadnym wyszukiwarki, jaką jest YouTube. Zresztą sam się na tym złapałem. Mając kłopot na przykład ze skonfigurowaniem zestawu głośnomówiącego w samochodzie z telefonem, no co zrobiłem? No po prostu wpisałem hasło w YouTube i obejrzałem film. Temat prosty. Więc no właśnie, internet, wyszukiwarki, takie czy inne, o których wspomniałem. No ale tak, co możemy doradzić? No zweryfikujcie dealerów, poznajcie ich, wypiszcie sobie listę kilku firm, których no, rzetelność będziecie weryfikować przed podjęciem decyzji zakupowej. Zweryfikujcie, no właśnie, czy dany dealer posiada siedzibę, czy ma stacjonarny punkt sprzedaży, do którego możecie pójść i dokonać zakupu. Przede wszystkim bądźcie dociekliwi. To jest chyba taka moja generalna rada. Nie koncentrujcie się na pierwszych trzech wyszukanych na pierwszej stronie w wymienionej wcześniej wyszukiwarce firmach, bo to nie zawsze musi oznaczać najwyższy standard obsługi klienta, najwyższą jakość, no i nie zawsze musi oznaczać najlepszą cenę, rzecz jasna. Dzwońcie, pytajcie, wyciągajcie wnioski z jakości rozmowy, którą prowadzicie, z jakości i rzetelności, a przede wszystkim kompetencji osoby, którą macie po drugiej stronie słuchawki. Tak, to jest bardzo istotne. No, firm jest wiele. Wiele firm jest dobrych na rynku. Wiele firm jest fachowych. Jest w czym wybierać. Tak, ale to jest naprawdę istotna rzecz, ponieważ inwestycje w metale szlachetne to nie są małe inwestycje. Powierzamy nasze środki, i to są niemałe środki, no ludziom, którzy mają nam dostarczyć coś, co ma dla nas zachować wartość na przestrzeni lat. Tak więc robimy rozeznanie rynku, sprawdzamy, kto sprzedaje, jak sprzedaje, jakie robi wrażenie, czy jest fachowy, czy można się dowiedzieć czegoś na infolinii, jakich rzeczy można się dowiedzieć na infolinii.
zawiesić się na telefonie. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz, jakie jeszcze inne pytania trzeba zadawać? Bo w zasadzie to są właśnie pytania, które też między innymi można zadawać dzwoniąc do poszczególnych dealerów. Jakie produkty? Poprosić o wytłumaczenie, czym się różni moneta od sztabki, czym się różni inwestowanie w złoto od inwestowania w srebro. Co z egzotyczną platyną, czy ekscentrycznym paladem tak naprawdę. Więc to są wszystko pytania, które należy zadawać, a jeśli jest możliwość, to należy nawet odwiedzić osobiście, gdyż kontakt osobisty naprawdę bardzo wiele jest nam w stanie pomóc, polecić, dać pewien obraz. To tyle na początek. Właśnie, mówiliśmy też, że trzeba zrobić rozeznanie produktów. Jeżeli, znaczy dobrze jest samemu najpierw trochę pogrzebać w internecie, poczytać książki, porozmawiać z kimś. Jeżeli mam jeszcze mamy jakieś pytania, zadzwonić do fachowców, zadzwonić do profesjonalistów, poprosić, żeby wytłumaczono, czemu Krugerrand jest droższy, czemu Brytania jest tańsza, co to znaczy, że liść klonowy ma dobre zabezpieczenia. Takie rzeczy warto wiedzieć. To można w zasadzie porównać do kupowania samochodu. Samochód samochodowi nierówny. No musimy odwiedzić salon, czy musimy zrobić rozeznanie na jakichś stronach internetowych i zobaczyć, czy ten produkt jest kompatybilny z moimi potrzebami. To samo jest dokładnie z rynkiem złota i srebra. Gdyby był tylko i wyłącznie jeden produkt absolutnie najlepszy, to tylko on by istniał na rynku. A tak to mamy i Krugerrandy, właśnie pionier wśród monet inwestycyjnych. Mamy również sztabki, które też są dosyć popularne na rynku. Więc jeżeli któryś z tych produktów byłby definitywnie dominujący, to tylko on byłby na rynku, gdyby byłby lepszy. No ale tak naprawdę chodzi o to, że pomimo, że to jest wciąż, chciałoby się rzec, towar na wagę, to wciąż są różnice pewne pomiędzy tymi produktami, dlatego warto zrobić rozeznanie. No, to porównanie z samochodem, które przytoczyłeś, jest w mojej ocenie tym bardziej zasadnym, no, że często kwoty, które pojawiają się jako finalne transakcje, no, dorównują wolumenem właśnie do zakupu samochodu niejednokrotnie, a czasem przewyższają nawet wartość samochodu średniej klasy przecież. Wydaje mi się, że zanim podejmiemy decyzję, są różne czynniki. Standard obsługi, ważna rzecz. To, czy można kupić osobiście, ważna rzecz. Czy można się spotkać z dealerami, ważna rzecz. Ale cena. Tutaj chodzi o inwestowanie. Tu chodzi o pieniądze. Więc to jest chyba logiczne, że warto kupić jak najtaniej i sprzedać jak najdrożej. Zaczynamy od kupna. Na przykład taki Krugerrand. Ta moneta jest praktycznie identyczna jak cały szereg innych milionów funcji marki Krugerrand. Więc jaki sens jest płacić za taką monetę 200, 300 czy 400 zł drożej na uncji, skoro jest ona dokładnie taka sama u różnych dystrybutorów? Warto o tym wiedzieć. Jeżeli ktoś kupuje pakiet 10 uncji, to przy różnicy 200 czy 300 zł jest w stanie zaoszczędzić 2 czy 3 tysiące złotych, wybierając dealera, który zaoferuje mu najlepszą cenę. Po prostu. Tak naprawdę jest w tej branży. No. I jeszcze warto chyba powiedzieć, że można spróbować ponegocjować cenę. Dlaczegoż by nie? To jest handel. To jest handel i w handlu trzeba się targować. Oczywiście tu nie ma zbyt dużego miejsca na jakieś potężne negocjacje, ponieważ branża metali szlachetnych jest branżą niskich marż. Natomiast w przypadku dużego wolumenu, a duży wolumen to wcale nie musi być 5 milionów złotych, bo tak naprawdę 10 czy 20 tysięcy to już jest jakiś pieniądz, 50-100. Już można zaoszczędzić paręset złotych tak naprawdę. Więc warto rozmawiać i prosić dealerów o jakąś ofertę, porównać to z konkurencją, zapytać, czy możemy urwać cenę. To jest bardzo praktyczna wskazówka, ponieważ rzeczywiście z niektórymi można się dogadać. No, jeden z moich klientów powiedział, że oczywiście wiele aspektów bierze pod uwagę, ceny również, no ale jednym z nich jest smak kawy serwowanej u dealerów. Może to się wydawać śmieszne, ale tak to wygląda. No cóż, tak jak Łukasz powiedział, te monety są dokładnie takie same. One pochodzą z tej samej mennicy, z tego samego rocznika emisyjnego i naprawdę nie ma to znaczenia, gdzie je kupicie. Liść klonowy Krugerrand jest taką samą monetą.
Nie inaczej. Pojawia się nam jeszcze takie pojęcie jak sprzedaż terminowa. No powiedzmy wprost, pojęcie, którego no, my nie lubimy. My staramy się dostarczać metale szlachetne szybko, najszybciej, jak jest to możliwe, realizować transakcje dla klientów tu i teraz, no chyba, że ograniczenia rynku i dostępność na rynku hurtowym narzucają nam pewne terminy realizacji tych zamówień, no ale uważajcie na te ekstremalnie długie terminy realizacji zamówień. My, czyli dystrybutorzy, jest wielu dystrybutorów, którzy hołdują pewnym zasadom handlowym, na przykład ręka w rękę albo szybko. Tak? To nie jest rzecz nienormalna, że coś jest sprzedawane na termin. U dewelopera kupuje się mieszkanie, to kupuje się tak zwaną dziurę w ziemi. W salonie samochodowym kupuje się samochód i też trzeba odczekać chwilę. Zwłaszcza jeżeli ktoś tam chce mieć, nie, powiedzmy, jakiś specyfik w samochodzie. Więc też się czeka, też się zaliczkuje. W naszej branży też tak jest. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, z dwóch powodów. Ponieważ jedne firmy rzeczywiście robią sprzedaż terminową jako tak zwany standard, natomiast inne mogą też sprzedawać na termin, dlatego że dany produkt na przykład musi być ściągnięty na specjalne zamówienie. Albo w danym momencie rynku jest takie zakorkowanie, że nie daje się czegoś ściągnąć. Dwa przykłady. Na przykład większość dealerów nie posiada na półce sztabki złota o wadze 500 gramów. Kto mrozi kapitał w sztabce, która sprzedaje się powiedzmy raz na pół roku czy raz na rok? To jest zamrożenie kapitału. 500 gramów to jest około 16 uncji złota. 16 uncji złota szybciej będzie rotować aniżeli jedna sztabka 500 gramów. Więc z tego tytułu, jeżeli ktoś upiera się i chce sztabkę 500 gramów, w porządku, można to sprowadzić. Wtedy jest sprzedaż terminowa. Na specjalne zamówienie ściąga się towar, który jest powiedzmy mniej popularny niż pewne standardowe produkty. Inna rzecz to jest, tak jak przed chwilą powiedziałem, wtedy kiedy korkuje się rynek, jest wzmożony popyt i tak naprawdę producenci, czyli mennice, nie wyrabiają z produkcją. Wtedy mennice czy producenci, rafinerie pokazują, że ten towar będziemy mieli w 17 tygodniu roku, a ten w 18, a ten w 19. Więc czasem jest tak, że nawet jeśli dealer jest w porządku, to po prostu nie jest w stanie czegoś ściągnąć na szybko, ponieważ nie ma na rynku dostępnego towaru. W tym momencie, jeżeli klient chce, jak to się mówi w naszym slangu branżowym, zafiksować cenę, wtedy musi zapłacić z góry. I to też jest sprzedaż terminowa. Natomiast Piotrze, ty też mówiłeś, że jest jeszcze inny rodzaj sprzedaży terminowej, który polega na tym, że po prostu się... No cóż, no, nazwijmy rzecz po imieniu. Imieniu. No, rzecz polega na tym, że jeżeli dany dystrybutor oferuje bardzo długi termin realizacji zamówień, no to należy podejrzewać, że no, jest to niczym innym niż li tylko no, pewnego rodzaju nieoprocentowaną formą uzyskania pożyczki, pożyczki pochodzącej z waszych środków, ze środków, które wpłaciliście na poczet realizacji waszego zamówienia, które być może mogłoby zostać zrealizowane znacznie szybciej, nie mówię, że od ręki, bo no w tej chwili na przykład mamy na rynku sytuację dotyczącą srebra na tyle skomplikowaną, że no rzeczywiście z pozyskaniem srebra w krótkich terminach jest po prostu kłopot. Są kolejki, jest ogromny popyt, podaż no właściwie na stałym poziomie, nie jest w stanie tego popytu zaspokoić, no i niestety trzeba na realizację tych zamówień czekać, no albo wybierać ścieżkę zakupu no, szybkiego, ale niestety związanego z tym, że tak zwane premium, czyli marża wliczona w cenę monet srebrnych, no rośnie. Kupujecie po prostu drożej, szybciej, ale niestety w wyższej cenie. Natomiast jeżeli ten termin jest bardzo długi, przekraczający 30, 40, a widziałem nawet chyba 60-dniowe terminy realizacji. Dni roboczych. Wyrażone w dniach roboczych, nie kalendarzowych, no to może to oznaczać, że po prostu dana firma korzysta z kapitału, który powierzyliście tej firmie, no... Oczywiście te zamówienia zostaną zrealizowane, ten towar zostanie dostarczony, natomiast no, jest to no, w mojej ocenie no, nie do końca fair, po prostu. Warto zapoznać się z Afero sprzed wielu lat, kiedy na Allegro właśnie sprzedawano w ten sposób. Dwóch czy trzech gagatków nabiło sobie gwiazdki, a na koniec sprzedało na termin dużą ilość złota. I w konsekwencji
Allegro zdaje się, że chyba miało wtedy program ochrony kupujących, przestało na kilka lat pozwalać na sprzedaż złota w swoim portalu. Tak to się kończy. Więc stąd warto pamiętać, że handel to są relacje i sprawdzać, z kim warto wejść w daną relację. I tyle. No, kolejnym tematem, obok którego przejść obojętnie się nie da, są certyfikaty. No i nie mam tu na myśli certyfikatów będących integralną częścią sztabek sprzedawanych w obecnym standardzie produkcyjnym właśnie w opakowaniach typu CertiCard, CertiLine w zależności od producenta, tylko mam na myśli, no cóż, powiedzmy wprost, dodawane, czy to do sztabek, to jeszcze jestem powiedzmy w stanie zrozumieć, czy do monet, czego już kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, kawałki papieru, bardzo często subtelnie i pod względem szaty graficznej bardzo elegancko przygotowane, no, których oczywiście koszt znajdziecie w finale w cenie produktu sprzedawanego przez tę firmę, no ale te certyfikaty no, są w mojej ocenie kompletnie nieuzasadnione, bo nie wiem, czy się Łukasz ze mną zgodzisz, ale no, ja nie wyobrażam sobie, abym mógł jako dystrybutor potwierdzać autentyczność produktu, którego autentyczność no, potwierdza producent, czyli mennica taka czy inna renomowana, posiadająca akredytację London Bullion Market Association. To w ogóle już sama logika. Weźmy pod uwagę kilka faktów i spróbujmy odnieść to do logiki elementarnej. Proszę bardzo. Ja sobie w tej chwili na szybko zrobiłem certyfikat, na którym napisałem, to jest złoto. No tak naprawdę taka treść jest mniej więcej na certyfikatach. Niniejszym zaświadcza się, że moneta taka i taka posiada taką i taką próbę. No, też mogę to tutaj napisać. Tak? W sumie to ja mogę napisać, że to jest złoto próby 99999. Pięciodziewiątkowej. Proszę bardzo. A teraz biorę sobie monetę i mogę sobie to połączyć z tą monetą. A teraz mogę sobie połączyć to z tą monetą. A potem jeszcze mogę sobie to połączyć z tą monetą. To do której monety jest ten certyfikat? Po co to jest? Przecież certyfikat nie jest na łańcuszku czy na nitce połączony z monetą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kiedy ktoś wraca, żeby wyjść z inwestycji, żeby sprzedać swoje złoto do dealera, to dealer, dystrybutor, profesjonalista nie sprawdza autentyczności certyfikatu. On sprawdza autentyczność złota. Mało tego. Mamy tutaj dwa oto takie Krugerrandy. Jeden jest fałszywy, drugi jest prawdziwy. Szanujący się dealer przede wszystkim nauczy klienta, jak rozpoznawać w bardzo prosty sposób fals od monety prawdziwej. Tak, niepotrzebny jest do tego certyfikat. To jest świstek papieru, na którym mogę napisać, co chcecie. Że ten Krugerrand jest warty 5 milionów dolarów. Nie. Ja muszę wytłumaczyć, jaka tu jest próba, jaka to jest waga, dlaczego miedź jest dodawana do Krugerrandów, jaka jest historia tej monety i od czego zaczyna się weryfikacja takiej monety. Tak, do czego służy sufmiarka, do czego służy waga laboratoryjna, magnes neodymowy, tego typu rzeczy. Instruktaż do weryfikacji monety trwa kilka minut. Tak? I certyfikat przestaje być potrzebny. Po prostu przestaje być potrzebny. Wydaje się, przynajmniej mnie, że no taki, jak powiedziałeś, kilkuminutowy instruktaż powinien być również pewnego rodzaju standardem obsługi klienta w momencie, kiedy klient dokonuje zakupu lub odbiera zamówione wcześniej złoto czy srebro. Więc według mojej wiedzy na Zachodzie, w Niemczech czy w Szwajcarii, gdzie jest no, dużo bardziej rozwinięta kultura inwestowania w metale szlachetne, w ogóle certyfikat, to tam nie ma certyfikatów. Po co? Oni po prostu no, już są, powiedzmy, obeznani z rynkiem, potrafią rozróżnić, powiedzmy, no, Szary Kowalski niemiecki, czyli jakiś tam Schmidt, po prostu
z góry wie, że Krugerrand to jest z RPA i on musi być tam czerwonawy, ponieważ ma domieszkę miedzi, liście klonowe charakteryzują się tym i tym, a kangur tym i tym. Pewnie, oni są już z tym oblatani, więc dla nich to jest łatwiejsze, ale my też chcielibyśmy, żeby w naszym kraju też była kultura inwestowania w złoto na całkiem innym poziomie, żeby po prostu nie było stosowania trików marketingowych typu do naszej monety dodajemy certyfikat autentyczności. Znaczy, jeśli ktoś chce, nie ma problemu. My możemy napisać certyfikat autentyczności, tylko czemu to ma służyć? My wolimy, aby klient spał spokojnie, pokazać, jak się monetę weryfikuje. I z tego, co wiem, nie tylko my to robimy, ponieważ jest wielu dealerów w Polsce, którzy tego typu, no może niewielu, ale kilku, którzy tego typu rzeczy robią. I takich dealerów trzeba szukać, zapytać, czy pokaże pan mi, jak to się robi, czy wytłumaczy pan mi to, czy też może dostanę u was certyfikat, na którym można napisać wszystko, podpisać, postawić pieczątkę, zrobić znak wodny i jeszcze hologram. Ja powiedziałem o tym, że w przypadku sztabek jestem w stanie to zrozumieć, rozwinę tę myśl, co miałem na myśli. No, chodzi o to, że ten certyfikat w przypadku sztabki może odzwierciedlać numer seryjny sztabki i być niejako, tak jak powiedziałeś, powiązany bezpośrednio z tą sztabką. Jest to nadal zabieg marketingowy, no, niemniej jednak w przypadku sztabki no, być może można to uzasadnić. Kolejna rzecz, bardzo istotna, roczniki monet. Czy rocznik monety jest istotny w przypadku inwestycji? Moim zdaniem nie, ale Piotrze, co byś powiedział na ten temat? No, moim zdaniem oczywiście również nie, natomiast no, istnieje pewna grupa firm w branży, i to nie tylko na rynku polskim, która różnicuje ceny monet ze względu na rocznik. To oznacza, że w momencie, kiedy wybieracie monety z bieżącego rocznika emisyjnego, czyli z tego roku, tak to nazwijmy, może się zdarzyć, że one kosztują więcej niż te same monety, czy to Krugerrandy, czy kanadyjskie liście klonowe, czy kangury, pochodzące z innych roczników, i to niekoniecznie oznaczać musi, że pochodzą one sprzed 40, 30 czy 20 lat, bo wystarczy, że są to Krugerrandy sprzed, czy inne monety sprzed 2, 3 czy 4 lat i one również znajdują się w kategorii nazywanej niekiedy backdated, co oznacza, że są monetami ze starszych roczników i można je czasem kupić taniej. Moneta nie powinna być uszkodzona mechanicznie. Tak jak samochód, jak się kupuje, no nie powinien być bity. A jak jest uszkodzony mechanicznie, czy samochód, czy moneta, no to trzeba adekwatnie opuścić cenę. Natomiast w przypadku monet inwestycyjnych liczy się to, ile mamy tutaj złota. Przykład. Dajmy na to, że inwestujemy w miedź. Tak naprawdę inwestujemy. Powiedzmy, że kupujemy katodę albo walcówkę. Niech to będzie tona takiej miedzi. Tam nikt nie patrzy na to, czy to jest wyprodukowane w roku 2015, czy w 2016. Chodzi o to, że to ma być, metal określonej czystości, określonej wagi. To samo gąski na przykład srebra. Podejrzewam, że duzi gracze nie kupują monet bulionowych, jednouncjowych, tylko kupują gąski. Albo worki z granulatem. Podejrzewam, że gąski, czyli takie potężne 25-kilogramowe, 30-kilogramowe sztaby srebra. Tam nie ma rocznika wybitego. I to też jest inwestycja. Czy my dostaniemy gąskę od lanu w 2015 czy w 2017 roku, to naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ na poziomie cząsteczkowym, na poziomie fizycznym, to jest dokładnie ta sama ilość, dokładnie tego samego metalu. Można to zważyć, można to wziąć pod mikroskop, zrobić analizę potencjometryczną i szereg różnych innych rzeczy i nagle się okaże, że to są dokładnie dwa takie same kawałki metalu. To samo jest z monetami. Dajmy na to, że mamy Krugerrand 2021 i Krugerranda sprzed powiedzmy 10 lat. To zamiast dwójki tutaj będzie jedynka. Czy to na zdrowy rozsądek powinno wpływać na wartość takiej monety? Moim zdaniem nie. Gdyby to były numizmaty, tak. Ale to nie są numizmaty. To są produkty, jak sama nazwa mówi, bulionowe. Bulion ma trzymać wartość poprzez zachowanie no, pewnego standardu wagi i czystości. To wszystko. Jeszcze jest inne pytanie. Czasem ktoś mówi, że czy ja mogę kupić nowe monety? Tak, może pan, bo ja bym chciał nowe monety. W porządku, załatwimy, nie ma problemu. Tylko za rok pana, pani moneta będzie stara. No tak. A czy ta moneta wtedy straci wartość? No nie.
To czy to znaczy, że moneta sprzed 10 lat tak samo jest warta jak ta z nowego rocznika? Tak, oczywiście. O to chodzi w inwestowaniu w kruszce szlachetne. Dla dociekliwych powiem tylko tyle. Jeżeli chcecie poznać argumenty za tym, aby jednak posiadać stare monety, zapraszamy do osobistego kontaktu albo do wizyty w naszym biurze. Sprzedaż internetowa i stacjonarna. Króciutko. Można kupować przez internet, można kupować stacjonarnie. Stacjonarnie lepiej, bo na przykład można się napić kawy z dealerami, pogadać, osobiście coś zobaczyć, załatwić sprawę gotówkowo, jeśli komuś na tym zależy. Natomiast no, dealerzy metali szlachetnych to jest wciąż branża niszowa w naszym kraju, dlatego nie jest tak, żeby w każdym mieście, w każdym małym miasteczku był dealer metali. No nie. My jesteśmy zlokalizowani w największych miastach Polski, więc jeżeli ktoś z małego miasta chce kupić złoto inwestycyjne, osobiście, no to musi się udać do dealera w dużym mieście. Jeżeli nie może tego zrobić, może zamówić złoto bądź srebro przez internet. Z czym to się wiąże, jak to się robi? Najlepiej zadzwonić, zapytać, dopytać i wtedy wszystko będzie wyjaśnione. Czyli dwie formy kupna. Osobiście, na miejscu, stacjonarnie albo przez internet. Wszystkie firmy w branży prowadzą sprzedaż w sklepach internetowych w takich samych cenach, w większości w takich samych cenach, jakie są dostępne w punktach sprzedaży stacjonarnej. Także jeżeli ktoś ma no rzeczywiście wiele kilometrów do przejechania po to, aby zakupić jedną monetę inwestycyjną, trzeba to po prostu policzyć. Jeżeli to się rzeczywiście nie kalkuluje, kupujemy przez internet. Myśleliśmy, że zepniemy się w te 20 minut z tematem tego, jak kupować, jak sprzedawać. Więc wydaje mi się, że w tym odcinku już by nam starczyło na temat tego, jak kupować. W jednym z kolejnych odcinków opowiemy Wam o tym, jak sprzedawać, bo jest tutaj też o czym mówić, bo kupić to jest jedna rzecz, a sprzedać, zwłaszcza dobrze, to jest druga rzecz. Dlatego dziękujemy w tej chwili za uwagę, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków i jeszcze sobie dopowiemy parę rzeczy. Jakbyście byli zainteresowani przerobieniem swojego srebrnego złomu na prawdziwe sztabki srebra, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą, gdyby ktoś był zainteresowany zrobieniem czy to sztabki kilogramowej, czy 250-gramowej, czy 100-gramowej, czy takiej nawet małej, sympatycznej 50-gramowej sztabki. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dziękujemy za uwagę. Kłaniamy się nisko.